Dzisiaj mam do ciebie takie pytanie. Szukasz satysfakcji zawodowej i pracy, której efektem jest poczucie sensu głębszego niż sens finansowy? Ja też tak mam. Też szukam tego samego i dlatego dzisiejszy odcinek poświęcę strefie zawodowego geniuszu. Jeśli myślisz, że pandemia to nie jest czas na takie tematy, to postaram się zmienić twoją perspektywę. Co i mniej, to podcast dla osób pracujących, które chcą świadomie kontrolować tempo i wybierać jakość swojego życia. Jeśli Ty jesteś jedną z nich, to zapraszam Cię do słuchania. W tej audycji opowiadam, po co warto zwolnić i jak to zrobić, nie tracąc stabilizacji finansowej ani emocjonalnej, a zyskując szansę na dobrostan psychiczny, fizyczny oraz realizację własnych marzeń i pasji. Cześć! Hej, nazywam się Patrycja Musiał i witam cię serdecznie w dziesiątym odcinku podcastu Pracuj Mniej. Właśnie tak, to jest już dziesiąty, dziesiąty odcinek, co mnie niezwykle cieszy. Brawa dla nas, dla ciebie za wysłuchanie, a dla mnie za nagrywanie. Mam nadzieję, że wszystko jest u ciebie dobrze w tym trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii i jest mi naprawdę bardzo miło, że masz teraz chwilę na spotkanie właśnie ze mną. Jeśli interesuje Cię Twój własny rozwój zawodowy, to myślę, że dzisiejszy odcinek może być dla Ciebie naprawdę bardzo ciekawy. Dzisiejszy odcinek to będzie takie wprowadzenie do tematu strefy zawodowego geniuszu i myślę też, że strefa geniuszu z różnych perspektyw będzie obecna w kolejnych odcinkach podcastu Pracuj Mniej. Opowiem Ci też o tym, jak wpłynęła na mnie sytuacja związana z koronawirusem i jak sobie z nią poradziłam. Być może coś z moich doświadczeń będzie dla ciebie użyteczne. Muszę ci się przyznać, że zaczęłam ten odcinek nagrywać wiele dni temu. Jeszcze zanim ogłoszono pandemię i zanim koronawirus stał się tematem numer jeden w mediach, i zanim zawirusował też nasze głowy i nasze myśli. I wtedy, jak tak się stało, przerwałam nagranie, bo uczułam, że jestem przytłoczona tą sytuacją, że nie mam flow do nagrywania. Pojawił się wewnętrzny niepokój i pojawił się brak koncentracji i opadły mnie też takie wątpliwości. Kto teraz będzie słuchał podcastu na temat własnej strefy zawodowego geniuszu? Zanim opanowałam wątpliwości, potrzebowałam przywrócić sobie taki wewnętrzny spokój. I co mnie uratowało? Mianowicie szybko zorientowałam się, że ja też jestem zarażona. Ale nie jestem zarażona koronawirusem, tylko jestem zarażona neusiozum. Po prostu siedzę bez przerwy w internecie, sprawdzam artykuły, sprawdzam analizy, yy, sprawdzam najnowsze doniesienia, patrzę o czym piszą znajomi na Facebooku, z najbliższymi też rozmawiam o pandemii i to wcale nie poprawia mojego samopoczucia i wprowadza mnie w taki wewnętrzny niepokój, coraz bardziej. Więc w związku z tym, kiedy pobrałam już najważniejszą wiadomość z internetu, czyli zostań w domu, postanowiłam ograniczyć trochę swoją aktywność w sieci, i tak też zrobiłam. Drugą sprawą, która mi pomogła, drugim krokiem było takie przypomnienie sobie starej dobrej zasady, że kompletną stratą energii jest zamartwianie się o rzeczy, na które nie mamy wpływu. Dlatego zrobiłam sobie listę, ogarnęłam wszystko to, na co mam wpływ, i doszłam do wniosku, że reszta, na którą nie mam wpływu, po prostu musi się ogarnąć sama, a ja będę praktykować zostań w domu. Złapałam równowagę, uspokoiłam się wewnętrznie. Spokój to był zdecydowanie dobry początek, ale to jeszcze nie był entuzjazm do nagrywania. Ciągle były we mnie jakieś wątpliwości na temat tego, kto to będzie słuchał teraz podcastu o życiu zawodowym w czasach pandemii. Kogo to w ogóle będzie teraz interesować? Kogo będzie interesować coś poza koronawirusem? Oczywiście to były jakieś bzdurne wątpliwości. Najlepszym dowodem na to, że się myliłam, jesteś oczywiście ty, słuchając tego podcastu. Także, gdyby ciebie opadły jakieś zwątpienia w działaniu, to pamiętaj. Epidemia nam zaburza perspektywy i wszystkie nasze myśli, wątpliwości i zmartwienia powiększa. Te zmartwienia i myśli najczęściej nie są prawdziwe i nie są warte tak wielkiej uwagi, jaką im dajemy. Kiedy nastąpiła zmiana, zmiana w moim sposobie myślenia? Zmiana nastąpiła przez pewne wirtualne zgrupowanie, a nawet nie tyle przez co, dzięki temu zgrupowaniu, czyli można powiedzieć, że nastąpiła przez kontakt społeczny. Oczywiście odbywany online, tak jak teraz to wszyscy robimy. Ważne było też to, że kontakt ten był celowy. Zawodowy, biznesowy, z grupą świetnych kobiet i wspaniałą mentorką. Także zmiana przyszła łatwo i przyjemnie e, wtedy, kiedy po prostu znalazłam swoje wirtualne plemię. Pozdrawiam wszystkie fantastyczne dziewczyny z Money and Soul Camp i Celestynę, która całą tą akcję w ekspresowym tempie nam zorganizowała. Powstało takie plemię z dobrą energią. Co to znaczy dobra energia w czasach zarazy? Dla mnie to była energia skoncentrowana na rozwiązaniu czyli nie na lękach, nie na strachach, a nawet nie na informacjach ale na naszych aktualnych potrzebach. Nie wiem, czego ty teraz potrzebujesz, ale ja potrzebowałam odzyskać taki mój wewnętrzny drive, sens działania flow czyli de facto potrzebowałam porozmawiać o mojej strefie geniuszu ha. Można powiedzieć, że byłam w tej sprawie swoją pierwszą klientką wymagającą interwencji kryzysowej. Miałam oczywiście taką pokusę, żeby pogrążyć się w maraźmie i realizować mój taki zawodowy plan minimum. Ale nie wiem, czy Ty pamiętasz, a ja nadal pamiętam, że w styczniu publicznie zobowiązałam się do nagrania 12 odcinków Pracuj Mniej w 2020 roku. Zobowiązałam się, więc się czuję nadal zobowiązana. I Maraz mnie wchodzi w grę, bo lubię sobie dotrzymywać słowa. Na szczęście okazało się, że wszechświat sprzyja podcastowi Pracuj mniej i właśnie trafiłam na tą pięciodniową coachingową interwencję kryzysową. Takie właśnie wirtualne zgrupowanie, które spowodowało, że zamroczenie pandemiczne całkowicie ustąpiło. Jak się czujesz przytłoczony, przytłoczona tym, co się dzieje, to poszukaj takiego swojego wirtualnego plemienia, takiego skupionego na rozwiązaniu. Mnie to bardzo pomogło. Dotarło do mnie w wyniku tej właśnie mojej pracy coachingowej, że nie tylko warto teraz rozmawiać o swojej strefie geniuszu, więcej, moment jest idealny, żeby skupić się właśnie teraz na spełnieniu zawodowym. To jest moment doskonały na takie rozmowy być może najlepszy w tym roku. Skąd takie odkrycie i skąd taka perspektywa? To odkrycie jest związane z uświadomieniem sobie bardzo oczywistej, chociaż aktualnie trudnej do wyobrażenia sprawy. Jakiej? Mianowicie takiej, że pandemia kiedyś minie. Naprawdę, pandemia kiedyś minie, bo przechodziliśmy już wiele kryzysów i one mijały, a kiedy ta pandemia minie, to wszystko ruszy do przodu bardzo szybko. Bardzo szybko do przodu, będzie to czas na pewno nadrabiania, dostosowywania się do zmian, do nowej sytuacji. Czas działania, ale uwaga, nie będzie to czas refleksji. Czas refleksji jest teraz. Dotyczy to też właśnie refleksji zawodowych. Tej refleksji sprzyja siedzenie w domu, bo musimy sami częściej się ze sobą spotykać w tych czterech ścianach to jest nieuniknione, bo w takiej sytuacji pewnie mogą przyjść do nas różne pytania może takie np. o sens cel i jakość tego naszego życia zawodowego. Jeśli nie zepchniemy ich, nie zamieciemy pod dywan, pod świadomości, żeby tam dziczały w izolacji i wylazły z niego za chwilę jako depresja albo bezsenność, to są szanse na jakieś pozytywne przemyślenia. Chociaż może być też tak, że z powodu pandemii pojawią się nie tylko pozytywne przemyślenia, ale pojawią się u nas też różne ciemne myśli, tak jak u mnie. Warto to zaakceptować, bo nie ma się co boksować z taką ciemną mgłą. Nie wszystko, co myślisz, jest prawdziwe. Badania naukowe mówią, że tak dużo się martwimy na wyrost, że potem 98% z tego, o co się martwimy, w ogóle się nie wydarza. A jestem pewna, że z dwoma procentami tego, o co się martwisz, na pewno sobie poradzisz. Różne koncepcje, z których korzystam, nagrywając ten odcinek, czyli koncepcja, syndromu wyższego poziomu i koncepcja strefy geniuszu zaczerpnęłam od Gaia Henriksa i też od Lory Gannet. To są tacy eksperci, którzy zajmują się tymi tematami, zajmują się rozwojem osobistym, są uznanymi specjalistami w swojej dziedzinie, piszą o tym książki, szkolą i wykładają. To jest taka przypominajka dla Ciebie, jeśli nie słyszałaś nie słyszałeś dziewiątego odcinka Pracuj Mniej, i to jest też przypominajka dla tych, którzy już ten odcinek słyszeli. Odcinek 9 też szczególnie polecam, dlatego, że miał trzy razy więcej odsłucha niż inne odcinki podcastu Pracuj Mniej, to znaczy, że coś musi w nim być. Coś musi w nim być. Dziękuję Wam też za udostępnienia i polecenia tego odcinka, dlatego, że bez Was ta słuchalność nie osiągnęłaby takiego wysokiego poziomu, a naprawdę trzy razy więcej od innych odcinków, więc to jest wow! Dzisiaj będzie więcej o tym, co to w ogóle jest ta strefa geniuszu i jak można wykonać w jej stronę pierwszy konkretny krok. Pierwszy krok, żeby potem oczywiście zrobić wielki skok, taki skok, który nas ma szansę trwale umieścić w naszej zawodowej strefie geniuszu. O tym, co nas blokuje, że wcale nie jest nam jakoś specjalnie łatwo w tej strefie geniuszu, czyli w idealnej pracy. Się znaleźć, no bo rozglądnij się, zobacz, że tak naprawdę bardzo niewiele osób ma pracę, którą kocha. Niestety. Więc o tym, co nas blokuje, wiesz już z odcinka dziewiątego, to jest oczywiście syndrom wyższego poziomu. Syndrom wyższego poziomu ujawnia się, gdy trafiamy na górną granicę naszego szczęścia, spełnienia, generalnie naszego rozwoju. I w momencie, kiedy osiągamy tą górną granicę, sprowadza na nas po prostu kłopoty, żebyśmy jej przypadkiem nie przekroczyli. Czyli jest to taki mechanizm, tak jak mówiłam w dziewiątym odcinku typu, co się polepszy, to się popiepszy. Wznosimy się życiowo, jest naprawdę wspaniale i bum, uderzamy o naszą blokadę właśnie w tej górnej granicy: górnej granicy szczęścia, awansu czy zasobności portfela. Co konkretnie kształtuje tą górną granicę i z czego powstały te nasze blokady, o tym będę mówić osobno, bo to jest duży temat i będę o tym mówić dopiero w następnym odcinku. W dalszej części audycji będę też mówić o kursie online. Słuchajcie, przyszedł do mnie niedawno taki pomysł na kurs, który mógłby stać się takim przewodnikiem na drodze do Wielkiego Skoku i takim transferem do strefy Twojego zawodowego geniuszu. Tak sobie to wyobrażam. I chciałabym poznać Twoje zdanie, czy taki kurs online to jest coś, co brzmi interesująco. Dlatego, że to, że mnie przyszło do głowy, to nie znaczy, że to jest dobry pomysł. Musimy się zgodzić co do tego, że to jest dobry pomysł razem. Więc jeśli dasz mi znać, że tak, to ja taki kurs przygotuję. Jeśli znajdzie się odpowiednia grupa osób, zbierze się, to ja zrobię taki kurs. Czuję, że to może być coś fajnego. Taki program otwierający dla wielu osób, otwierający proces dotarcia do własnych talentów, własnych zasobów, wzmacniający poczucie własnej wartości i dający nam zupełnie nową perspektywę. Chyba mogę się przyznać, że to jest moje marzenie. Puszczam zatem to moje marzenie, czyli propozycję kursu do Was, Eter, i czekam na Wasze odpowiedzi. Strefa geniuszu zawodowego, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, to nie jest wyłącznie strefa fizyki kwantowej, Oskarów czy Nagrody Nobla. Strefa geniuszu to może być każde miejsce pracy pod warunkiem, że jest starannie wybrane i pod warunkiem, że odwiedzałabyś, odwiedzałbyś je nawet wtedy, gdyby na przykład przez jakiś czas cię nie płacili. Odwiedzałbyś, robiłbyś swoje, robiłabyś swoje, bo uwielbiasz to, co tam robisz. To może być własne biurko, biuro, pracownia, restauracja, firma, może być gabinet, może być grządka, szklarnia albo sad, jeśli na przykład się zajmujesz sadownictwem. Zresztą tu taka mała ciekawostka. Moja rodzina kiedyś zajmowała się sadownictwem i ja w dzieciństwie no, przez wiele lat zbierałam jabłka, także w zbieraniu jabłek jestem ekspertem, musiałabym sobie pewnie tą wiedzę odświeżyć. Natomiast dla mojej rodziny nie była to strefa geniuszu, była to strefa dochodu, po prostu takie zajęcie. Kiedy można było z tego zrezygnować, to mój tata przestał się tym zajmować, a ja z kolei przez wiele lat nie mogłam patrzeć na jabłka, także prawdopodobnie dla mnie też nie była to strefa geniuszu. Natomiast w mojej bibliotece znajduje się kilka ważnych książek na temat sadownictwa, także kto wie, kto wie, może na stare lata będę się zajmować. Jabłkami albo gruszkami albo śliwkami. I to będzie moja strefa geniuszu. Nie wiadomo, dlatego że strefa geniuszu, słuchajcie, to jest też takie miejsce, które może się z biegiem lat zmieniać. Także warto cały czas być czujnym i przyglądać się, gdzie nam się ta strefa geniuszu przesuwa. Więc strefa geniuszu to jest możliwa dla Ciebie przestrzeń, taka przestrzeń, gdzie praca przestaje być codziennym kieratem. Przestaje być mechaniczna, przestaje być bezmyślna i przebiega bez y, jakiegoś wielkiego wysiłku. Ta strefa Twojego zawodowego geniuszu jest tam, gdzie czujesz, że Twoja praca ma dla Ciebie sens, także sens finansowy. Bo strefa geniuszu to nie jest strefa hobby. Strefa geniuszu przynosi dochody i spełnienie, a nie tylko spełnienie. Jak ci przynosi tylko spełnienie, to myślę, że potrzebujesz poszukać głębiej. A brzmi to wszystko bardzo ładnie, ale teraz pewnie chcesz mnie zapytać, gdzie to jest? Gdzie jest ta twoja strefa geniuszu? Wiesz co, nie wiem. Nie wiem. Ale wiem na pewno, że Twoja strefa geniuszu istnieje i że to jej odkrycie należy wyłącznie do ciebie. Dlatego, że tylko Ty potrafisz to zrobić, dlatego, że Twoja strefa geniuszu ściśle pasuje tylko do Ciebie. Stąd mój pomysł na kurs. Jeśli ten kurs powstanie, to będę go tworzyć razem z Wami. Tak, żeby właśnie pasował do Waszych potrzeb, konkretnie do Twoich potrzeb zawodowych. Jesteś moim słuchaczem. Moją słuchaczką i to, co mi dajesz, to dajesz mi poczucie sensu tego, co robię. Więc chciałabym przygotować taki kurs, jeśli jest taka potrzeba, oczywiście, który rozpocznie zmianę w Twoim życiu, w Twoim życiu zawodowym. Tą propozycją kursu pytam Cię też, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jak mogę Ci w obecnym trudnym czasie pomóc? Dlatego pomyśl, czy taka wspólna podróż do strefy geniuszu jest może tym, czego teraz potrzebujesz. Obiecuję Ci, że są naprawdę sposoby na stworzenie takiej własnej mapy do strefy geniuszu. Ja już idę tą drogą i chętnie, bardzo chętnie nawet, podzielę się swoimi odkryciami. A skąd wiem, że ta strefa geniuszu w ogóle istnieje? Skąd to wiem? Bo ja właśnie przebywam w swojej, nagrywając dla Ciebie ten podcast. I ze strefy mojego geniusza zawodowego, właśnie do Ciebie macham i cieplutko Cię pozdrawiam. Strefa Geniuszu zaczyna wzywać nas najczęściej po raz pierwszy po trzydziestce. A im bliżej czterdziestki, tym głos tego wezwania jest silniejszy. Musimy go tylko rozpoznać i wtedy się okazuje, że to wezwanie jest całkiem głośne. A jak to wygląda? No, czujemy jakiś rodzaj niespełnienia, tęsknoty, niezadowolenia. Chcemy zmiany, ale nie bardzo wiemy, co chcemy zmienić. Tak ten głos wygląda. Taki stan, taka myśl, to jest według Henriksa właśnie pierwsze wezwanie do strefy geniuszu. To jest znak, że powinniśmy spędzać w tej naszej zawodowej przestrzeni, strefy geniuszu, którą ja nazywam zawodowym doprostanem, więcej czasu. Jak tego nie robimy, to zdarza się, że jesteśmy zniechęceni, zapadamy na depresję albo jakąś inną chorobę, czy pojawia się w naszym życiu jakiś inny kłopot, na przykład. Pojawiają się kłopoty osobiste związane z kryzysem związku albo rozstaniem albo rozwodem. Więc zamiast spełniać się zawodowo, to spychamy te sprawy w takich okolicznościach trudnych na dalszy plan. I mamy wtedy świetną wymówkę, że po prostu nie mamy czasu, ani przestrzeni, ani energii na rozwój zawodowy, bo musimy się leczyć albo na przykład musimy przeżyć w toksycznym związku, albo rozstawać się przez długie miesiące albo lata. Często robimy to, wszystko o czym mówiłam, zamiast zmierzać w kierunku strefy geniuszu i zamiast robić coś takiego, co pozwala nam się realizować i co nas doprowadzi do spełnienia. Jak to wszystko, co mówię, brzmi dla Ciebie jakoś dziwnie, to nie musisz w tym momencie w to wierzyć. Po prostu potraktuj to jako eksperyment myślowy i zastanów się, czy gdyby to była prawda, to coś mogłoby ją w Twoim życiu potwierdzać. W moim życiu hmm, jest wiele faktów potwierdzających istnienie wezwania do strefy geniuszu. Dlatego bardzo jest mi blisko do tej koncepcji i chciałabym, żeby Tobie też było bliżej, bo jestem przekonana, że przebywanie we własnej strefie geniuszu i opanowanie syndromu wyższego poziomu tak, żeby nam się nie odpalał zapłon górnej granicy za każdym razem, jak coś osiągniemy albo mamy szansę osiągnąć, jest kluczową sprawą w życiu. Na dodatek pozwala nam pracować mniej. W strefie geniuszu nie ma tyrki, jest flow i prosperuje się z lekkością. Chociaż tak niewiele osób pracuje w własnej strefie geniuszu, to jest to możliwe. Myślę, że po prostu wymaga to lubienia siebie, czyli wysokiej samooceny, co nie jest w naszej cywilizacji, wbrew pozorom, specjalnie powszechne. Bo gdyby było powszechne, to zawód psychologa, psychiatry oraz wszystkie te interwencje farmakologiczne w nasze depresje nie byłyby tak popularne, jak są. Depresja jest ściśle związana z samooceną. Nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś szczerze mówił: Jestem zajebisty, czuję się ze sobą wyśmienicie. Cierpie na depresję. To tak nie działa. Dlaczego wysoka samoocena? Dlatego, że wysoka samoocena pozwala nam na rozwój takiego szczególnego zaangażowania we własne sprawy, które może nas doprowadzić do strefy własnego geniuszu. Żeby tam trafić, myślę, że wymaga to też przede wszystkim odkrycia, że coś takiego istnieje jak strefa własnego geniuszu. To już masz za sobą, słuchając tego podcastu. Dalej wymaga uwierzenia, że taka strefa dla Ciebie istnieje. Potem przekonania, że możesz do niej dotrzeć. No jest trochę przygotowań ogólnie, dlatego książka Gea Henrik sama tytuł Wielki Skok. Oczywiście, możesz tego nie robić i myśleć dalej w taki sposób, jak większość z nas myśli. Ja też tak myślałam przez większość swojego życia. Muszę ciężko pracować. Pracować jak w buł i w pocie czoła, dlatego że wszyscy tak pracujemy, moi przodkowie tak pracowali i po prostu bez pracy nie ma kołaczy. Możesz tak myśleć, ale wtedy zapomnij o pracy inteligentnej i skutecznej, która prowadzi do pracowania mniej i prowadzi też do zarabiania. Praca inteligentna i skuteczna prowadzi do zarabiania, bo pamiętaj, że nie mówimy tutaj o hobby. Chociaż hobby nie lekceważyłabym, bo potrafi mieć bardzo dużo wspólnego z naszą strefą geniuszu. Przed każdym wielkim skokiem, czyli też na pewno przed skokiem do strefy geniuszu, czujemy lęk. Czy ja mam rzucić ten etat? Czy ja mam zakładać firmę? Czy mam robić marketing tego, co jest moim talentem? Czy mam się pokazywać na Facebooku, na Instagramie? Czy mam sprzedawać swoją twórczość? Jak w ogóle o tym mówić? Jak brać pieniądze, na przykład, za coś, co zawsze robiłem za darmo? Takie pytania pojawiają się, i takie lęki pojawiają się właśnie wokół wielkiego skoku. Co możemy zrobić z naszym lękiem? Wiadomo, że lęk to jest taka emocja o niskiej wibracji i słabo nas mobilizuje do działania, a już nie mówiąc o czymś takim jak mobilizacja do wielkiego skoku. Ale na nasz lęk jest też pewne proste dosyć rozwiązanie. Być może znasz takie powiedzenie amerykańskiego znanego psychiatry, który nazywał się Fritz Perls. Fritz Perls był twórcą terapii Gestalt i twierdził, że strach trzeba witać głębokim oddechem. Bo strach to jest ekscytacja na bezdechu. I to nie jest tylko takie bezzasadne powiedzenie, dlatego, że za strach i za ekscytację odpowiadają w naszym mózgu te same mechanizmy. I każdy lęk można rzeczywiście przekształcić w ekscytację poprzez głębokie oddychanie. Przynajmniej tak wynika z badań naukowych. Jak Tobie się to jeszcze nie udało, to wygląda na to, że oddychasz zbyt płytko, więc czas na więcej aktywności fizycznej, na jogę, może na medytację, albo na sesję z trenerem oddechu. Im mniej tlenu dostarczasz swojemu lękowi, tym większą on się staje. A niestety, kiedy coś nas przeraża, to co my wtedy robimy? Co się dzieje z naszym ciałem? Wstrzymujemy oddech. I co się wtedy dzieje? Strach rośnie. Słuchajcie, strach rośnie na bezdechu jak taki cień z kreskówki. Malutka wiewiórka kreskówkowa rzuca nagle na ścianę cień drapieżnego potwora. W życiu na bezdechu jest podobnie: małe sprawy, takie małe wiewiórki stają się ogromnymi potworami. Może to zabrzmi dziwnie, ale z powodu naszych ukrytych wewnętrznych barier jednym z największych naszych lęków jest lęk przed spełnieniem. To już jest poważna sprawa, dlatego że najczęściej to już nie jest jedna wiewiórka, tylko ten lęk tworzą tak ze trzy wiewióreczki. Sukces bardzo nas przeraża, szczególnie wtedy, kiedy na przykład mamy takie myśli, że pierwsza myśl, pierwsza wiewiórka, nie zasługujemy na niego. Druga myśl, druga wiewiórka, że zabraknie nam kompetencji. Trzecia myśl, taka może być trzecia wiewiórka, że że ten sukces będzie ciężarem dla naszych bliskich. To są często takie myśli podświadome, które są gdzieś tam wewnętrznie zakotwiczone w naszych doświadczeniach, w naszych doświadczeniach najczęściej z dzieciństwa. O ukrytych w naszej podświadomości barierach opowiem już w następnym odcinku, to właściwie będzie, temu będzie właściwie poświęcony cały odcinek, a tymczasem pamiętajmy Ponosimy odpowiedzialność za taką emocję jak radosna ekscytacja w naszym życiu. I może to brzmi nietypowo, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do traktowania emocji poważnie, a już radosna ekscytacja to wydaje się, że właśnie nie brzmi poważnie, ale jest sprawą poważną. Radość jest emocją o bardzo wysokich wibracjach, taką emocją sprawczą. Większość osób w podeszłym wieku, na starość, nie wspomina z entuzjazmem długich godzin w biurze i poważnych rozmów, czy tam dumnego dowiezienia wniosku, czy przetargu, tylko szuka w pamięci takich radosnych wspomnień i zastanawia się, czy ich życie miało sens. Sens dla nich samych, a nie dla PKB, korporacji, organizacji czy firmy, w której pracujesz, chociaż bardzo tego nie lubisz. Chyba najgorzej dojść do wniosku, że życie nam upłynęło na strachu przed spełnieniem, na przykład spełnieniem zawodowym. I sensu dla nas właściwie nie miało. Pewnie mogłabym jeszcze długo Wam opowiadać o sensie życia, bo mam tu jeszcze sporo notatek i temat mnie żywo interesuje, ale widzę, że zbliżamy się do 30 minuty nagrania, dlatego podzielę się z Tobą jeszcze tylko jedną w kontekście tej audycji kluczową informacją, jaką. Informacją o tym, jaki jest pierwszy konkretny ruch, który trzeba wykonać, żeby w przyszłości trafić do własnej strefy geniuszu. Dobra wiadomość jest taka, że pierwszy krok jest bardzo prosty i wymaga wyłącznie Twojej decyzji i podjęcia takiego wewnętrznego zobowiązania, że Ty odnajdziesz strefę własnego geniuszu. Zobowiązujesz się i tyle, tylko tyle i aż tyle. Jeśli chcesz od życia coś więcej, moja droga słuchaczko, mój drogi słuchaczu. Zrób takie właśnie zobowiązanie. Sprawdź, jaka jest siła danego sobie słowa. To zobowiązanie to jest absolutny must have, żeby zrobić wielki skok do strefy Twojego zawodowego geniuszu. Słyszysz ten przymiotnik wielki. To nie jest przypadek. Samo nie przyjdzie. Bez zobowiązania na początek, bez takiej decyzji wewnętrznej po prostu nie ma spełnienia, nie ma osiągnięć, nie ma pracuje mniej i nie ma strefy geniuszu. Może ci to zaskoczy, ale strefa geniuszu nie zawsze wymaga jakichś wielkich zmian. Jak masz zawodowe umiejętności wysokiej jakości i lubisz swoją pracę, to może się okazać, że wystarczy bardzo niewielkie przekalibrowanie, przekalibrowanie takie zawodowe, i to może wiele zmienić. A jak można zrobić takie zobowiązanie? Jak właściwie je zrobić? Najlepiej na piśmie, w notatniku, w pamiętniku, na kartce. Jak masz w sobie jeszcze trochę takiej dziecięcej otwartości na eksperymenty, to nie będziesz mieć z tym problemu. Najlepiej weź sobie taką kartkę A4, dużą, a co? I zapisz. Zobowiązuje się do odkrycia własnej strefy geniuszu. Najlepiej dużymi kolorowymi literami. Kartka ma być ładna, bo możesz ją na jakiś czas albo na stałe zawiesić w widocznym miejscu, więc lepiej, żeby dobrze wyglądała. Jeśli strefa geniuszu jest Twoją prawdziwą intencją, to zrób to od razu, już dziś, zaraz jak skończysz słuchać podcastu, czyli pewnie za dwie minuty. Dla osób, które zdecydują się taką kartkę przygotować, żeby w świecie materialnym była jakaś reprezentacja materialna właśnie tej wewnętrznej decyzji, przypominam o mojej propozycji stworzenia kursu albo zajęć online, które pomogą odkryć położenie Twojej strefy geniuszu. Jeśli jesteś takim kursem zainteresowana, zainteresowany, chciałbyś wziąć udział, chciałbyś wziąć udział to proszę daj mi znać. Pracuj mniej Wyślij do mnie maila zatytułowanego w stronę strefy geniuszu. To ja wtedy będę wiedzieć, że jesteś zainteresowana, zainteresowany takim kursem, zbieram grupę. Jak się zbierze nam odpowiednia grupa, pewnie nie od razu, dlatego robię zapisy. Jak się zbierze taka grupa, to ja taki kurs przygotuję. Mam do tego wiedzę, jestem certyfikowanym coachem biznesowym i znam różne ciekawe, a czasem zaskakujące narzędzia otwierające nasze procesy rozwojowe te procesy w głowie, w naszych emocjach i w naszych sercach. Kurs będzie odpłatny, będę go sprzedawać, bo przyjmowanie i wydawanie pieniędzy to jest wymiana energii i dobrze, żeby ta energia między nami krążyła. Zresztą myślę, że byłoby to dziwne, gdybym robiła kurs o strefie geniuszu i oferowała go za darmo. Kocham to, co robię, kocham też zarabiać, pewnie tak jak ty. Natomiast obiecuję, cena będzie bardzo przyjazna dla wszystkich moich słuchaczek i słuchaczy, a szczególnie dla tych, którzy odezwą się jako pierwsi, że takim kursem się interesują. Może być też tak, że masz potrzebę popracować indywidualnie nad swoim życiem zawodowym. Jeśli tak, to również zapraszam do kontaktu. Możemy się umówić na sesję online. A teraz, kochani, już naprawdę kończymy. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i mam jeszcze na koniec taką nieśmiałą prośbę do Ciebie. To jest dziesiąty jubileuszowy dla mnie odcinek podcastu Pracuj mniej, czyli trochę takie święto. Jeśli uważasz, że ten podcast jest wart wysłuchania, to byłoby fantastycznie, gdyby też inni się o tym dowiedzieli. A żeby inni się dowiedzieli, to bardzo pięknie Cię proszę o udostępnianie, jak zawsze, a dziś jeszcze, szczególnie proszę o rekomendacje na Facebooku, mojemu dobremu samopoczuciu z okazji dziesiątego odcinka, przydałyby się Wasze dobre opinie na fanpage'u. To jest w końcu trochę tak jak urodziny, taki dziesiąty odcinek. Możesz zaszaleć i zarekomendować, zasubskrybować, na przykład na platformie, na której teraz słuchasz podcastu, czyli może to być Spreaker, YouTube, Apple Podcast, Pracuj Mniej też jest dostępne przez Spotify i w Google Podcast. Będę naprawdę wdzięczna i zbudowana. Z góry dziękuję Ci serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Opowiem w nim o naszych wewnętrznych barierach, bo bardzo chciałabym, żebyśmy ty i ja mogli się tych barier pozbyć i odblokować swój pełny potencjał zawodowy. Trzymajcie się zdrowo, podnoście swoją odporność, odpoczywajcie, dbajcie o siebie i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce.